W rozdziale 28 Księgi Rodzaju czytamy o tym, że Jakub odkrył obecność Boga tam, gdzie, jak sądził, nie należało się go spodziewać. Jakub pojmuje, że Bóg może i chce towarzyszyć mu na wszystkich jego drogach i we wszystkich miejscach, w których on się znajdzie. I zaprasza go do takiej właśnie obecności. Jakub złożył ślub, czytaliśmy to w rozdziale 28, werset 20-21. Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na drodze, którą idę, jeśli będzie mnie karmił i ubierał, jeśli szczęśliwie wrócę do domu mojego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. Jakub rozpoczyna nowy etap swojego życia i właśnie odtąd będzie szedł razem z Bogiem. I chociaż w następnych rozdziałach wszystko wydaje się rozgrywać raczej wyłącznie na ziemskim poziomie ludzkich interesów, emocji, ludzkich kalkulacji, nie mamy tu jakichś szczególnych interwencji Boga czy aniołów, to jednak widzimy, że Jakub potrafi tę Bożą obecność zauważyć i docenić. Już w trakcie ucieczki z Mezopotamii do Kanaanu w rozdziale 31 Jakub mówi do Labana w wersecie 42. Gdyby Bóg mojego ojca Abrahama, ten, którego z bojaźnią czci Izaak, nie był ze mną, to teraz odesłałbyś mnie z niczym. Ale Bóg wejrzał na mój ucisk i trud. Potem już jeszcze wyraźniej będzie mówił właśnie o tej Bożej obecności w jego życiu przed swoją śmiercią w rozdziale 48. Także sam autor biblijny dyskretnie zaznacza tą Bożą obecność, to, że właśnie Bóg prowadzi Jakuba ku celowi jego podróży. I rzeczywiście, kiedy czytamy ten rozdział 29, możemy od razu zobaczyć, że właśnie nie przez przypadek Jakub od razu odnajduje rodzinę Labana. I później też nie przez przypadek Jakub będzie odnosił, w następnych rozdziałach, będzie odnosił większy niż inny sukces. Właśnie nie tylko dzięki swoim szczególnym umiejętnościom, swojej szczególnej inteligencji, swoim wysiłkom, może większym niż te, które ponoszą inni, ale także dzięki, my może byśmy powiedzieli, dzięki przypadkowi, ale tutaj autor biblijny zaznacza w ten sposób właśnie działanie Boga w życiu Jakuba. Boga, który w jakiś sposób jest obecny, błogosławi, pomaga Jakubowi. I sam Jakub będzie o tym mówił właśnie w rozdziale 48, gdzie możemy przeczytać, właśnie jak Jakub stwierdza, że to jest werset 15-16, Bóg był moim pasterzem od początku aż do dziś. I później anioł wybawiał mnie od wszelkiego zła. Ale właśnie rozdział 29 Księgi Rodzaju mówi nam także o pokucie Jakuba. To nie jest właśnie tak, że Jakub najpierw oszukał swojego brata, najpierw doprowadził do kryzysu w swojej rodzinie,
A później spotkał się z Panem Bogiem, złożył mu obietnicę, zaprosił go do swojego życia i od razu wszystko się wspaniale poukładało. Otóż zanim Jakub będzie mógł powrócić do swojej ojczyzny, już jako człowiek majętny, żonaty i dzieciaty, tu w obcym kraju doświadcza tego samego, co wcześniej sam uczynił swojemu ojcu, swojemu bratu. Tak jak Jakub oszukał swojego ojca, podmieniając się za swojego brata, teraz Laban, we współpracy z Leą na pewno, oszukał Jakuba, podmieniając właśnie Leę, podmieniając Rachelę na Leę w czasie jego ślubu. Autor tutaj biblijny nam nie wyjaśnia w szczegółów, jak to się stało, z tego względu, że w tamtych czasach wszyscy wiedzieli, jak wyglądał ślub, a do samej natury ślubu należało właśnie to, że panna młoda miała zasłoniętą twarz, miała welon na twarzy, czy może nawet jakiś kapelusz z welonem przez cały czas ślubu, aż do nocy poślubnej. No a w czasie wesela, jak wiadomo, pije się różnego typu mocniejsze trunki, także można sobie wyobrazić, że rzeczywiście Jakub mógł nie zauważyć, że tą osobą, która jest obok niego, nie jest właśnie Rachela, ale Lea. W każdym razie te długie lata pracy dla Labana są swego rodzaju pokutą. Pokutą, która przemienia Jakuba, pozwala mu odczuć to, czym było jego własne oszustwo, a jednocześnie właśnie nie zamyka przed nim możliwości przezwyciężenia tej sytuacji, założenia rodziny, której właśnie 12 synów da początek ludowi Izraela. W Piśmie Świętym wiele razy jest mowa o tym, że grzech niszczy człowieka, który go popełnia. Szczególnie prorocy, choć mówią oczywiście o przebaczeniu, o tym, że Bóg nie jest Bogiem śmierci, ale Bogiem życia, o tym, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył, to jednak właśnie podkreślają, że grzech ma swoje konsekwencje i że grzech nie musi być tylko odrzucony, ale musi być też w jakiś sposób naprawiony, czy odpokutowany. Czytamy choćby, no tak jak nie jest może księga prorocka, ale czytamy w księdze Tobiasza w rozdziale 12 takie stwierdzenie, to jest werset 10, rozdział 12. Ci, którzy popełniają grzech i dopuszczają się niesprawiedliwości, są wrogami własnego życia. Właśnie ci, którzy popełniają niesprawiedliwość, którzy dopuszczają się przemocy i tak dalej, niszczą przede wszystkim, znaczy niszczą nie tylko innych, ale niszczą także i może przede wszystkim właśnie samych siebie. I stąd później ta potrzeba nie tylko właśnie odwrócenia się od złego postępowania, ale także jakiejś wewnętrznej przemiany. Przemiany, która wymaga także czasu, wymaga jakiejś pracy nad sobą. Prorocy Jeremiasz czy Ezechiel właśnie mówili o tym, że lud Izraela, że w odniesieniu właśnie do całego ludu Izraela, że jego nawrócenie, jego przemiana wymaga także doświadczenia klęski. Właśnie ci prorocy zapowiadają upadek niezależności państwa judejskiego, izraelskiego, jako pewną konieczność po to, aby lud rzeczywiście mógł doświadczyć upokorzenia i dzięki temu mógł także odnaleźć samego siebie, odnaleźć Boga, odnaleźć swoją tożsamość.
Izraelici właśnie będą umieli według tych proroków zawierzyć Bogu i przemienić całą swoją postawę tylko dzięki temu, że najpierw doświadczą takiej sromotnej klęski. Tutaj 14 lat służby, 14 lat służby Jakuba dla Labana to niewątpliwie bardzo ciężkie doświadczenie, ale także i to doświadczenie jest częścią tej historii Bożego błogosławieństwa. Jakub właśnie rozpozna to przy końcu swojego życia, kiedy będzie mówił o Bogu jako o pasterzu, który prowadził go przez różne wydarzenia, broniąc go od wszelkiego zła. Także właśnie trudy, klęski i doświadczenie niesprawiedliwości dla Jakuba stały się drogą przemiany, wzrostu, odkrycia tego, co prawdziwie ważne i w jakiś sposób no, odzyskania tego Bożego obrazu, który jako człowiek stworzony właśnie na Boży obraz podobieństwo, on sam powinien nieść, także jako człowiek, który ma szczególne błogosławieństwo na pożytek dla zbawienia, na pożytek całego świata.